To jest program Kontrast. Krzysztof Czoban, witam Państwa bardzo serdecznie ze Szkoły Muzycznej, gdzie ten program nagrywamy. Dziś postanowiłem zaprosić w pierwszym programie w 2017 roku Annę Białkowską, posłankę Platformy Obywatelskiej. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam Pana, Panie Redaktorze, witam Państwa. Nie może być... A mogę w ten pierwszy dzień, bo skoro pierwszy program, pierwszy dzień, wszystkiego najlepszego Państwu życzę. No, drugi, trzeci dzień nowego roku, ale pierwszy program. Ale zawsze ale można program, składać sobie dobre życzenia. Ja też Pani życzę w takim razie udanego tego roku 2017, bo dla Pani, dla Państwa parlamentarzystów, zwłaszcza posłów opozycji, rozumiem, nie najłatwiejszy czas, bo to też właśnie, zapytam Panią o te odczucia. Jest protest od 16 grudnia, teoretycznie przynajmniej do 11 stycznia, no i teraz... Panie redaktorze, nie najłatwiejszy czas dla opozycji od ponad roku, ponieważ opozycja, tak mi się wydawało, chociażby jest dlatego, żeby dyskutować, konstruktywnie dyskutować w Sejmie, w sali posiedzeń, po to, żeby właśnie ograniczyć te wyjścia Polaków na ulicę. Ale tak się nie dzieje. I blokować mównicę także. Wie pan, że tak się nie dzieje, bo są różne protesty. Najpierw Komitet Obrony Demokracji były protesty, są nadal kontynuowane. Później kobiety wyszły na ulicę, bo nie zgadzały się z tym, co chciał zaproponować, nie ukrywajmy, prezes Jarosław Kaczyński, czyli rezygnowanie z dotychczasowej ustawy antyaborcyjnej i kobiety i mężczyźni, bo sam pan widział, że tłumy mieszkańców naszego miasta też wyszły na ulicę. I tak się dzieje nadal. I jak już po roku, powiem, złego zachowania pana marszałka Kuchcińskiego przesadził w pewnym momencie i posłowie opozycji postanowili wyjść w proteście do mównicy. I ją zablokować. A pani poseł, no, a zadam się później o pani tak kolegę potoczyło. Partyjnego pytanie. Czy pan poseł Szczerba dobrze się zachowywał przed tą już rzeczoną rozmową pani marszałka Kochany, tą wypowiedzią? Czy wcześniej? Bo także na to parlamentarzyści PiS-u zwracają uwagę, że wcześniej jego zachowanie a także było jego zachowanie? Naganne, bo może nie dawał dojść do słowa i tak dalej. Wielokrotnie na tej mównicy jednak... Może pan komu nie dawał dojść do słowa? Może ja wytłumaczę, że pan marszałek Kuchciński od ponad roku zachowuje się źle, pełniąc swoją funkcję, czyli jest cyniczny, nie pozwala mówić opozycji z mównicy, ucina czas. Chociażby rok temu, ponad rok temu, pan poseł Michał Szczerba dostał karę 2,5 tysiąca złotych, to są duże pieniążki, za przekroczenie czasu, składając wniosek formalny o 25 sekund. Przypomnę, kiedy w tym samym, to znaczy może nie w tym samym czasie, ale pan prezes Jarosław Kaczyński na mównicę może wyjść w każdym czasie, w każdym trybie. Pan marszałek się zgadza, więc to jest nierówne traktowanie posłów. I pan marszałek, mówię, dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie i przesadził. I my w tym proteście, w ruchu takim solidarnym, wyszliśmy po prostu na mównicę. Tak samo jak wyszliśmy wtedy, kiedy pan marszałek z Kukiz 15, pan marszałek Tyszka, nazwał nas małpami. I też wyszliśmy, proszę pamiętać, więc to nie był żaden spisek, jak twierdzi Prawo i Sprawiedliwość, po prostu w geście solidarności za posłami. Wie pan, że zaraz będziemy niepotrzebni, a nas też wybrali Polacy, więc to nie tylko Prawo i Sprawiedliwość wybrali Polacy, ale nas z ugrupowań opozycji też wybierali Polacy. Czy państwo już, pani poseł... I ludzkie zachowania nie są nam obce. No właśnie, o te ludzkie zachowania także tutaj warto zahaczyć. Czy państwo już po prostu, mówiąc chyba najłagodniej, jak to jest możliwe, nie jesteście po prostu zmęczeni? Czy ta idea tego protestu już wam gdzieś tam nie uciekła? No bo mamy tak, śpiewającą panią poseł. Mamy lecącego... O ludzkich zachowaniach. Tak, o ludzkie zachowanie. Mówimy. Tak. Śpiewającą panią poseł. Mamy lecącego na Maderę przywódcę partii opozycyjnej, głównej oprócz Platformy Obywatelskiej, która protestuje i nie ma nic złego w tym, że sobie leci, tylko w tym, że sam krytykuje najpierw prezydenta Polski, który w czasie świąt także ma 2- czy 3-dniowy urlop, a za chwilę... Ale panie redaktorze, mamy kryzys, państwo mówicie o kryzysie. Pani poseł, proszę zachowań. dać dokończyć wypowiedź. Państwo mówicie o kryzysie państwa. Wielokrotnie powtarzacie o tym, że jest problem z partią rządzącą. I teraz jako opozycja nie pokazujecie nam, wyborcom,
że jesteście silną opozycją, tylko taką opozycją, po pierwsze, może już zmęczoną, może protest na wyrost, może was przerósł, jest ale, kilka. Ale kwestii, dobrze pan nawiązał, ludzkie zachowania. Mhm. Więc ludzkie zachowania również się mają to do tego, że mamy jako ludzie słabości. I czy pan prezydent powinien wylatywać jako głowa państwa jednak, bo tu się różni, głowa państwa, chociażby przywódca kolejnej partii opozycyjnej, więc to jest różnica znaczna, prawda? Bo pan Petru nie jest jednak prezydentem. Ale nie można odmówić komuś, także prawa do urlopu, bardzo proszę, ale nie można. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby pan prezydent odpoczął, bo ciężko pracuje. Nie mam nic przeciwko temu, żeby pan Petru też odpoczął, bo też ciężko pracuje, więc jeśli pan mnie pyta o zdanie, to mam takie zdanie. Jeśli ludzie potrzebują odpoczynku, to po prostu niech wypoczywają. No tak, ale niech nie krytykują na przykład innych. Ale to ja nie odpowiadam już za pana Petru. Ale już za swoją koleżankę partyjną, tak jak się pani ja podobały też nie te arie. Nie próbuję nawet odpowiadać za panią poseł Joannę Muchę. Zaśpiewała z mównicy według większości z nas niepotrzebnie, naganne i tak dalej. Pani poseł, dobrze, to jakby proszę odpowiedzieć na pytanie, czy państwo się w tym proteście nie pogubili, czy nadal wam przyświeca, czy wiecie nadal po co to wszystko naturalnie robicie? A my mamy pamięć i wiemy, że 16 to był ten przełom, jak staliśmy na tej mównicy. Ludzie to dzwonili, pisali, informowali nas, że jesteśmy z wami. I tak trzeba. Reprezentujemy tych ludzi, więc skoro oni potwierdzili, że jest to potrzebne, my czujemy potrzebę, więc tak, protestujemy. A pamięta pan, dlaczego jeszcze protestujemy? Dobrze, pan poseł Michał Szczerba zostanie, już teraz będzie brał udział w posiedzeniu Sejmu. Nadal jednak ustawa budżetowa wisi w zawieszeniu. No w państwa opinii nie została przyjęta. Tylko skończę. Bardzo tak. Proszę. Wiem, pan wie, ja wiem, że ta ustawa będzie przegłosowana tak, jak Prawo i Sprawiedliwość sobie tego życzy. Oczywiście, no bo większość, to jasne. Tylko chcemy, żeby była powtórzona, żeby było to zgodnie z Konstytucją. Prezes Kaczyński mówi, nie mogę się zgodzić na rządy mniejszości. Ale to nie można być dyktatorem, prawda? Będzie przegłosowana tak, jak prezes Kaczyński zdecyduje, bo tak będzie, ale niech to będzie zgodnie z prawem. Niech środki, które będą partycypowały ze środkami budżetowymi, chociażby środki unijne, chociażby to jest najważniejsza ustawa w państwie. Więc niech to będzie zgodne z prawem, z konstytucją. Niech to będzie pojedyncze głosowanie poprawek, wniosków mniejszości, a nie głosowanie blokiem. Bo cóż to nam głosowanie blokiem? My, mieszkańcy Radomia, my posłowie Platformy Obywatelskiej wnieśliśmy poprawki, prośby swoje. One zostały odrzucone od razu na Komisji Finansów, ale jako wnioski mniejszości przeszły do kolejnego czytania. Więc my nie chcemy blokiem głosować. My chcemy każdą poprawkę wyjaśnić, poprosić raz jeszcze. Nieopatrznie zrozumiał, czy nie wiem jak. Może będzie refleksja i może dostaniemy pieniądze na lotnisko, może dostaniemy pieniądze na szpital, może dostaniemy pieniądze na opozycję. Z tym szpitalem, pani poseł, to tak bym także uważał, dlatego że także ostatnio odebrałem telefon od jednego z mieszkańców Radomia. Dla mnie zupełnie... Ja też rozmawiam z mieszkańcami Radomia. Zupełnie obca osoba. Do czego zmierzam? Mieliśmy premiera z Radomia, panią premier. Przez rządy Platformy Obywatelskiej w czasie rządów różne jednostki zdrowia dostawały, czy to w Gdańsku, czy w Warszawie. Nam w Radomiu myśmy też dostali pieniądze, ale już nie tak duże, prawda? Panie redaktorze, to się... I to jest obawa jednego z mieszkańców. Albo pan zapomniał, albo pan się, nie wiem, no niemożliwe, żeby pan nie był zorientowany, bo ja wtedy, kiedy pani premier Ewa Kopacz była premierem, jak pan wspomniał, bo była tylko rok premierem, tak? Miasto Radom, szpital radomski dostał 8 milionów 700. Właśnie o tym powiedziałem, ale wielokrotnie mniej niż innym na przykład. A proszę mi podać przykład. Gdańska. Ile dostał budowy pieniędzy? Tam szło w dziesiątki, jeśli nie w ale w ostatnim roku? Tak, w ostatnim roku. Ale co pani mówi o rządach Platformy? Kiedy była pani premier, bo pan... Nie, ja mówię o całości. Nie. Pani to poseł. Myśmy dostali bardzo dużo pieniędzy. To było zliczone, ile...
podczas tych 8 lat, ja już nie lubię używać tych 8 lat, ale to tak wciąż Prawo i Sprawiedliwość to wypomina, ile było pieniędzy przekazanych dla naszego miasta. To było bardzo dużo pieniędzy, bodajże 105 milionów, bo to, ale w ostatnim czasie, w ostatnim roku, kiedy była premierem pani Ewa Kopacz, naprawdę znacznie. Chociaż sam pan wie, że premier nie tylko odpowiada za jedno miasto, choć pewnie sympatyzuje bardziej z jednym niż z innym, ale za całą naszą ojczyznę, całą Polskę. Więc podkreślam raz jeszcze, 8 milionów 700 to duża kwota pieniędzy, myśmy je spożytkowali dobrze, także wydając na sprzęt w Radomskim Szpitalu Pani Specjalistycznym. Pani poseł, zapytam panią w takim razie o kwestię ta, która ma dzisiaj na dzień 3 stycznia miejsce w Sejmie. Jak to będzie w pani opinii? Zostało 8 dni do pierwszego posiedzenia Sejmu po przerwie świątecznej. Państwo nadal będziecie przebywać w sali plenarnej? Panie redaktorze, nadal będziemy przebywać w sali parlamentarnej, w sali obrad. To tylko zależy od prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak się dalej sprawy potoczą. To do pana prezesa należy wyciągnięcie ręki do opozycji, do mniejszości parlamentarnej, żeby mógł zapanować ład, skład i żebyśmy mogli dyskutować demokratycznie w tejże sali. Powtarzam, nas też wybrali Polacy, nas nie wybrali kosmici. Czyli do 11 stycznia na pewno tam zostaniecie, tak, i będzie jakby rotacyjnie. Jak państwo, jak pani... Ale ważne jest jeszcze, bo powiedziałam o ustawie budżetowej, ale ważne jest chociażby dla pana to, żeby chyba media wróciły jednak do Sejmu, na galerię. Na galerii nie ma, na galerii nie ma jeszcze, oczywiście, że tak. Ale w Sejmie są przy stolikach i przypomnijmy, że do 6 stycznia, a później zmieniają się warunki. Zobaczymy, więc nie, bo ta kwestia teraz jeszcze ma być negocjowana, pani poseł, wiemy o tym, negocjowana ma być, bo właśnie opozycja, po to też tam jesteśmy, że protestujemy przeciwko temu, żeby media były przeniesione do dalekiego zakątku, do dwóch pomieszczeń w domu poselskim, a tylko po dwóch reprezentantów na zmianę z poszczególnych agencji prasowych mogło przebywać w Sejmie i to nie na galerii. Powtarzam, że konstytucja gwarantuje nam wszystkim dostęp do informacji, a państwo też wszystko chcecie pracować, znaczy, i ja te nie informacje mam akurat, mieć. Pani dobrze wie, pani poseł, że nie mamy, ja akurat nie mam problemu z dostępem do informacji zarówno czy od pani, czy od innych parlamentarzystów tutaj. Ale będąc w Sejmie byłoby panu, bo pewno, nie jest zainteresowany przebywaniem w Sejmie na galerii. Na szczęście jest mi dane pracować i zajmować się każdy polityką samorządową, bo to mnie najbardziej interesuje. I ważna kwestia właśnie, jeśli chodzi o kwestię radomską. I także zapytam panią, jako byłą wiceprezydent tego miasta. Przeniesiona decyzją władz miasta została ostatnio poradnia, ta poradnia dotycząca uzależnień. I ona jakby znika już z budynków przy ulicy Tochtermana. Jak pani się odniesie do tego? Bo pani była wiceprezydent Radomia, Anna Kwiecień, jakby jest przeciwnikiem totalnym takiego przeniesienia. A może mi pan powiedzieć, bo ja nie rozmawiałam z byłą panią wiceprezydent Anną Kwiecień, dlaczego tak myśli? Dlaczego? Że źle, że jest przeniesiona? Bo po pierwsze, część ludzi straci pracę. Po drugie, przede wszystkim te prowadzone postępowania dotyczące uzależnień. Ja nie korzystam z poradni, natomiast... I nikomu tego nie życzę. Tak jest. I nie chodzi tutaj o kwestię oszczędności, według pani poseł dzisiejszej, to co mówi wiceprezydent zawodnik, tylko o kwestię zwykłej pomocy ludzkiej, która jest na wyciągnięcie ręki. Ale pomoc ludzka, z tego co się orientuję, będzie udzielana tym ludziom, którzy potrzebują tej pomocy, tej porady. Sama nosiłam się z zamiarem przeniesienia tej poradni w inne miejsce. Pamiętajmy o tym, na razie środków z RIT-u nie ma, nie widać i mapa potrzeb jakby nie istnieje. Ale ten budynek chcieliśmy i nadal jest taki zamiar, żeby był przeznaczony na oddział rehabilitacji. Tak, ale tak sama pani powiedziała, że na razie nie wiadomo, czy w ogóle pieniądze na taki oddział się znajdą. Tak, ale dobrze, że pan prezydent przeniósł, moim zdaniem, przeniósł tę poradnię, bo ona będzie również w centrum miasta, będzie dostępność do tej poradni taka bezpośrednia z środkami komunikacji publicznej, będzie na ulicy Reja, więc to sam pan wie,
że warunki będą zdecydowanie lepsze. Tam no jest lepsze, stary, nie lepsze, no to kwestia autobusu, stary, prawda? Natomiast, ale warunki, mówię, takie infrastrukturalne. Bo to jest nowy budynek, tak. Teraz, infrastrukturalne. Tak. Więc myślę, że idziemy w lepsze i tego się nie bójmy. No ale przeniesiony zostaje przed kontrakt z NFZ-u do innej jednostki, już finansowanej z budżetu samorządu województwa. Nadal będzie konkurs, nadal będzie konkurs, bo to miasto w drodze konkursu przekazywało kwotę ewentualnie na tę poradnię, więc nie bójmy się zmian na lepsze. Pani jest spokojna o to, że taki jeden, drugi, trzeci potrzebujący pomocy mieszkaniec Radomia na pewno ją uzyska. To tak, natomiast pytanie o pamiętamy, także jakość, że w poprzednich latach, kiedy ja byłam wiceprezydentem, przeznaczona była kwota na konkurs na poradnię właśnie uzależnień, 270 tysięcy, więc to nie mała kwota. W dobrych warunkach trzeba przyjmować ludzi, żeby godnie mogli poddawani być. Czyli w Pani opinii to dobra zmiana? W mojej opinii to dobra zmiana. Pani poseł, i na koniec chciałem Panią zapytać jeszcze o kwestie lokalne, także kwestii tego, że od wczoraj wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość chce ogłosić kandydata na prezydenta już w tym roku. Jak Pani się odniesie? Na prezydenta naszego miasta. Tak, czyli w 2017 roku poznamy kandydata, który będzie się ubiegał o fotel prezydenta w roku 2018. Ale Prawo i Sprawiedliwość ma taką możliwość i ma jak najbardziej, proszę. Ja nie widzę w tym nic złego. Tak, ale to także taki dobry sygnał do tego, żeby pokazać Państwu jako formacji Platformie Obywatelskiej, ja myślę, że Prawo i że już działamy, że myślimy. Że Prawo i Sprawiedliwość takie są zakuluarowe rozmowy, że Prawo i Sprawiedliwość chce jednak zmienić ordynację wyborczą, chce jednak przyspieszyć wybory samorządowe i to myślę z tego powodu moglibyśmy kalkulować, dlaczego tak wcześnie. A w jaki sposób chcą to zrobić? Z tego, to proszę zapytać już przedstawicieli. No bo także ja nie widzę trybu, jeśli chodzi o samorząd i wybory samorządowe. A widział Pan tryb, w którym została zburzona system edukacji? Widział Pan tryby różne, które dotyczą... A co zostało zburzone w systemie edukacji? Widział Pan tryby, żeby byli dwaj przedstawiciele Trybunału Konstytucyjnego, tak naprawdę przez jakiś czas dwaj prezesi funkcjonowali. To trudno jest sobie przewidzieć, więc sam Pan wie, jak Prawo i Sprawiedliwość ma i służby, i ministerstwa, i sądownictwo. Nie wydaje mi się, żeby kwestia wyborów samorządowych miała, jeszcze raz, bo ja nie widzę punktu zaczepienia. Ale nie rozumiem. No bo jak miał dojść do ponownych wyborów w jednym samorządzie, w wielu samorządach, w jaki sposób, na jakich podstawach? Ale to tylko mówię, przedstawiciele władzy rządzącej wiedzą, na jakiej podstawie, dlaczego przyspieszą ewentualnie wybory. Tak się mówi, ale ja tego nie jestem pewna, bo nie uczestniczę w rozmowach. Dobrze, to Pani zapytam w takim razie, bo Radosław Dzikowski z kolei powiedział, że 17 grudnia oznajmi Radomiowi, mieszkańcom, Polsce, światu, 17 grudnia? Grudnia tego roku powie, jaka jest jego decyzja w sprawie kandydowania. Ale już minął 17 grudnia. Nie, tego roku, 2017. Aha, tak, bo niecałe 12 miesięcy zostaniemy poinformowani. To jest decyzja, deklaracja prezydenta Radomia. No też ma takie prawo do tego. I to uważa Pani, że będzie dobry kandydat Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych? Ale to jeszcze pewnie tak, pewnie to będzie dobry kandydat. A to jest jeszcze negocjowalne, rozumiem, jeszcze się wiele może wydarzyć. Ja nie słyszałam, nie prowadziliśmy jeszcze rozmów Platformy Obywatelskiej na temat wyborów samorządowych. A Pani jako Anna Białkowska, dziś posłanka, byłaby zainteresowana pełnieniem funkcji w samorządzie na przykład? Panie redaktorze, zaskakuje mnie Pan tak bardzo dzisiejszą, tą ostatnią rozmową, może Prawo i Sprawiedliwość, 17 rok, że Pan Prezydent i Prawo... To są ostatnie deklaracje. Żyjemy, ja wie Pani, obracam się w kwestiach politycznych, samorządowych. No muszę pytać także przedstawiciela. No i niech tak zostanie. A Pani widziałaby siebie w samorządzie ponownie? Jak już mówiłam, zaskoczył mnie Pan taką informacją, więc... Ale nie odpowiada Pani na to pytanie. No właśnie. Odpowiadam, tylko staram się w ten sposób, bo jestem zaskoczona o tym, co Pan powiedział. No dobrze, Radosław Witkowski byłby dobrym kandydatem? Pewnie. A ewentualnie który kandydat Prawa i Sprawiedliwości w Pani opinii? Ja nie chcę, no nie gramy w ruletkę. Prawo i Sprawiedliwość na pewno wybierze najlepszego. Zobaczymy w takim razie jak... Ze swojego grona oczywiście. Jak będzie? Rozumiem, że Pani się nie będzie ubiegała o fotel prezydenta Radomia. Ale Pan ciągle mnie przyciska. No, a co mam zrobić? Pytam na koniec. Dlaczego? Niepotrzebnie, mamy rok otwarty. Zaskoczył mnie Pan takimi informacjami.
Zaskoczona. Anna Białkowska. Nie, ale to bez sarkazmu. Nie no, zobaczymy jak będzie w takim razie, ale dziękuję za to dzisiejsze Na pewno spotkanie. Będą najlepsi kandydaci. I pewnie Pani, to jest polityczny cel numer jeden na cały przyszły rok. Nie zatrzymamy się na dwóch kandydatach z Prawa i Sprawiedliwości, z Platformy Obywatelskiej, ale będą pewnie jeszcze inni kandydaci. I jak się spodziewamy, będą to najlepsi w opinii tych, którzy ich wybierają. Więc to tego się trzymajmy. Ale zaskoczona niech wal... Nie. Anna Białkowska, posłanka Platformy Obywatelskiej, była Państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie, dziękuję Pani poseł. Dziękuję Panie redaktorze, dziękuję Państwu. Do widzenia. Do zobaczenia w tym programie za tydzień.